Tam, gdzie podczęstochowski Olsztyn graniczy z Kusiętami, przy drodze pośród drzew stoi strzelisty monument, niczym totem opowiadający podróżnym żałośliwą historię tych, którzy w latach wojny odbyli tutaj ostatnią podróż. To miejsce pamięci straceń, okrutnych morderstw dokonanych ręką niemieckiego okupanta. Porównanie pomnika postawionego ku czci bohaterom walk o wolność ojczyzny pomordowanym w latach 39-45 do totemu jest właściwe, bo opowiada on podróżnikom historię miejsca zlokalizowanego w niewielkiej oddali. Od obelisku wiedzie alejka, wijąca się spokojnie, aczkolwiek też majestatycznie pośród drzew. Każdy, kto zdecyduje się nią kroczyć, dotrze do cmentarza wojennego. To w nim pochowano 1968 ofiar zbrodni niemieckich dokonanych w majestacie makabrycznego prawa pisanego ręką tego okupanta. Pochowano ich w 18 zbiorowych mogiłach, dziś zwieńczonych skromnymi i gustownymi nagrobkami. Słusznie, bo to nie wyszukana stylistyka ma tu dominować, lecz pamięć o pomordowanych. Pamięci o nich też strzeże kolejny pomnik, który dominuje nad placem cmentarnym. Ma on postać obelisku, do którego prowadzą dwie symetrycznie rozmieszczone półkoliste pochylnie ze schodami. Wyryty na nim napis głosi: naród nigdy o nich nie zapomni. I oby nie zapomniał, bo choć każdy wie, że to historia jest najlepszą nauczycielką dziejów, to wszyscy zdają się o tym zapominać. Cmentarz ulokowany daleko w lesie, w formie nadanej mu w roku 1965, jest miejscem zacisznym. Jedyne, co tutaj słychać, to szum drzew i trele ptaków. W latach wojny tak nie było. Przywożono tu bowiem więźniów z Częstochowy i Radomska, jak również półżywych jeńców radzieckich i strzałem oddawanym w tył głowy pozbawiano życia. Niemcy grzebali zwłoki w zbiorowych dołach mogilnych, zasypywali i maskowali. Zwłoki uporządkowano w czasie ekshumacji tuż po wojnie. Płaskorzeźby ustawione na ołtarzu polowym pochodzą z lat 80. Każda dłuta Władysława Łyczby. Wyobrażają one odwiedzającym łzawą scenę pożegnania ludzi idących na śmierć. Całkiem niedawno na drzewach w 2008 roku powieszono drewniane płaskorzeźby dłuta małżeństwa wiewiórów, które stanowią stację drogi krzyżowej ustanowionej w tym miejscu straceń. Tyle słów, a resztę niech opowie sam cmentarz. Na koniec jeszcze opis jednego z rozstrzelań, które miało miejsce w roku 1940. Rok 1940. Okupacja, więzienie, zapadł wyrok śmierci. Komando egzekucyjne ma stracić 15. Termin ustalony, wieczór 28 czerwca. Miejsce: piaszczysta dolina w Olsztynie, Szubienica. Każdego skazańca chwytano za ręce, wykręcano je do tyłu i krępowano sznurami. Porządek musi być, utworzyć dwuszereg. A w duszy każdego żal, a serce łomoce w piersi, a myśli lecą gdzieś w dal, do matek, do żon i dzieci. Pod bramą już stoi ciężarowy, zakryty samochód. Postawiono stołek i kolejno wepchnięto więźniów. Zwróceni do siebie twarzami, siedząc na ławkach ustawionych w dwóch rzędach, wyruszyli z eskortą w ostatnią drogę. Eskorta to gestapo i szupo w hełmach, w pełnym uzbrojeniu. Oto ostatni przystanek i ostatnia droga. Zanim ich wyprowadzono z samochodu, zawiązano im oczy, a potem w grupach po 5 osób prowadzono ich na śmierć. I kolejno rozstrzeliwano. Pod więzieniem znalazła się żona skazańca. Pojechała na rowerze za transportem. Słyszała odgłosy strzałów. Dotarła na miejsce stracenia. Niemców już nie było. Zabrała żniwo niemieckiej zbrodni, strzępę opasek, którymi zawiązywano skazańcom oczy, i odpryski kości. Niech historia zapisze te fakty dla potomności. Władysław Pałka. Do cmentarza można dostać się za pośrednictwem: czerwone pieszy i rowerowy szlaki Orlich Gniazd, żółty rowerowy szlak przełomu Warty, zielony rowerowy szlak wokół gór Sokolich i Olsztyna, żółty szlak jeździecki Częstochowa Pegas Biskupice Borek, niebieski pieszy szlak dydaktyczny Ścieżka Geologiczna, który w pobliżu ma swój punkt początkowy, komunikacją miejską z Częstochowy liniami podmiejskimi 58 i 59 wymagany jest jednak krótki spacer z najbliższego przystanku Olsztyn-Mostowska. Widzimy się na szlaku.